Zakończył się montaż odnawialnych źródeł energii w domach Bełchatowian, którzy przystąpili do miejskiego programu. Zamontowano 340 instalacji fotowoltaicznych, 52 pompy ciepła i 3 kotły na biomasę. Jest to na pewno z korzyścią dla naszego miasta. Poprawia się powietrze przez to, mniejsze zużycie energii i dalej będziemy próbowali pozyskiwać te środki, aby kolejni mieszkańcy mogli w tym momencie też skorzystać właśnie z tego dobrodziejstwa, czyli tak naprawdę skorzystać z odnawialnych źródeł energii. Koszt całości to blisko 12 milionów złotych, z czego 9 milionów to dofinansowanie z RPO województwa łódzkiego. Tak więc bełchatowianie, którzy wzięli udział w programie, pokryli jedynie 15% kosztów kwalifikowanych. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się już do 3 mieszkań wspomaganych, jakie miasto utworzyło w budynku Odry przy ulicy Czaplinieckiej. Nam zależy, żeby w miarę możliwości robić wszystko, aby te osoby w tym środowisku, z którego pochodzą, z którego się wywodzą, które znają, jak najdłużej mogły zostać. Temu służą m.in. mieszkania chronione. Docelowo w lokalach zamieszka 9 bełchatowian ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Po prostu aż się żyć chce, co mogę panu powiedzieć. No. Na pewno dobry start w życiu dla nas to jest, tak wyczekiwany. Na wyposażenie mieszkań miasto pozyskało blisko 100 tysięcy złotych rządowego dofinansowania. Rozstrzygnięto 2 biblioteczne konkursy, książki na medal oraz bajki dla siostrzyczki i braciszka. Zdaniem jury, konkursowe prace prezentują bardzo wysoki poziom literacki. Jury musiało wniknąć w ten świat różnorodności, przepełniony pasją każdego uczestnika. Taką codziennością nietuzinkową, bo te opowieści czy te recenzje również świadczą o takim wysokim poziomie wyobraźni tych uczestników. Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy znakomitego pióra. Jeśli szukacie pomysłu na wyjątkową i unikatową dekorację swojego domu lub mieszkania, koniecznie zajrzyjcie do salonu wnętrza przy ulicy Zamoście. Można tam kupić wyjątkowe dodatki, obrazy, rzeźby, fotografie czy grafiki. Wystawa, którą patronatem honorowym objęła prezydent Mariola Czechowska, będzie czynna do świąt. A święta tuż, tuż. Ich klimat poczuliśmy w miniony weekend, a to za sprawą miejskiego jarmarku. Przez 2 dni atrakcji nie brakowało, zarówno dla małych, jak i dużych. Swoje produkty prezentowało kilkudziesięciu wystawców. Były warsztaty artystyczne, festiwal kolęd i pastorałek oraz spotkanie ze świętym Mikołajem. Ja bardzo lubię takie własnoręcznie wykonywane dekoracje. Już nam się podobały pewne wianki, świece. Kupiłyśmy parę rzeczy, także mi się bardzo podoba. Organizacja takich jarmarków jest jak najbardziej potrzebna, bo to tak integruje ludzi. Można kupić tutaj różne fajne, ciekawe rękodzieła, rzeczy, pierniczki, ozdoby świąteczne. Jest bardzo kolorowo, bardzo fajnie, dużo asortymentu, dużo fajnych obrazków. No świetnie! Wydarzeniem towarzyszącym jarmarkowi był międzypokoleniowy spektakl bożonarodzeniowy Nasze Anioły, który transmitowaliśmy dla Was na naszym Facebooku. W każdej chwili więc możecie go jeszcze raz obejrzeć. I pozostajemy w świątecznym klimacie. Grudzień to tradycyjnie czas spotkań opłatkowych. W minionym tygodniu bożonarodzeniowe życzenia składali sobie m.in. wędkarze z kół nr 1 i 3, seniorzy z różnych klubów, inżynierowie i technicy górnictwa oraz bełchatowscy pszczelarze. A już dziś, 22 grudnia, przy wspólnym wigilijnym stole zasiądą też bełchatowianie, którzy przyjęli zaproszenie prezydent Marioli Czechowskiej na miejską wigilię. Na koniec przyjmijcie najlepsze życzenia na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Życzę Wam wszystkim spokoju, radości, wytchnienia. Życzę wzajemnej życzliwości i zrozumienia wszelkiej pomyślności.